witam ponownie na moim kanale poświęconym ikonopisaniu. Dzisiaj omówimy sobie techniki pozłotnicze. Zasadniczo są to dwie techniki. Jedna jest zwana techniką napoler, ale tak naprawdę jest to technika złocenia na glinki. Na przykład glinka, tak zwany polus armeński w kolorze czerwonym. Możemy zobaczyć, jak wygląda w środku. Ma znakomitą adhezję do złota. Albo też tutaj przykład żółtej glinki. I teraz różnica pomiędzy technikami, tą, która jest nazywana techniką napoler, a tak zwaną techniką na mixtią, czyli na żywice gotowane z olejami i sykatywami, tak w specjalny sposób przygotowane, żeby schły w odpowiednim czasie. Mikstiony mogą być 24-godzinne, 12, 3-godzinne i godzinne. To znaczy, im dłuższy jest czas wysychania takiego mikstionu, tym więcej mamy czasu na pracę z pozłotnictwem. Ale jeśli chodzi o generalną różnicę w tych metodach, to polega ona na tym, że w technice na bolus, inaczej też zwanej techniką na pulment, obrabiamy najpierw podłoże, gładzimy, potem wkładziemy płatki złota i mamy jeszcze możliwość wypolerowania tych płatków na przykład gładzikiem agatowym. Kiedyś to były też zęby wilka. I wtedy mamy piękny połysk, wręcz takie lustrzane odbicia. Natomiast jeśli pozłocimy na mikstią, to efekt końcowy naszego pozłotnictwa będzie zależał wyłącznie od tego, w jaki sposób przygotujemy podłoże wcześniej, przed położeniem płatków. I tutaj wielka sztuka polega na tym, że musimy odpowiednio przygotować, zaizolować podłoże. Będziemy kłaść, bo właśnie tą techniką się zajmiemy, techniką na mikstion, kładzenia. Pokażemy jej możliwości, bo nie jest prawdą to, co się nieraz zakłada, że tylko techniką na pulment możemy uzyskać piękną, błyszczącą pozłotę. Tylko no niestety no, zależy to od doświadczenia pozłotnika. Jeśli do perfekcji opanuje moment, kiedy należy płatki położyć, to naprawdę można przy pomocy mikstionu uzyskać efekty zadowalające i znakomity połysk. Bardzo ładnie wyglądają też ikony, w których kontrastuje się płatki położone na połysk, na poler, czyli można na pulment albo właśnie na mikstionem na połysk pozłocić i tuż obok, na przykład dookoła nimbów, zrobić pozłotę matową. Zobaczymy, w jaki sposób się przygotowuje w tym celu i pod obrazie, i później obrabia samą pozłotę w kolejnych etapach naszego kursu. Dziękuję. Prace pozłotnicze rozpoczynamy od przygotowania politury szelakowej. Szelaki mogą być w różnych kolorach. Tutaj do zagruntowania przed pozłotnictwem możemy użyć drobnych płatków szelaku. Przygotowujemy sobie roztwór. Wsypujemy część szelaku do jakiegoś naczynia.
One są drobniutkie, więc bardzo będą się ładnie nam rozpuszczały. Przygotujemy sobie też trochę na zapas. I dodajemy alkoholu. Musi to być czysty spirytus. 96% najlepiej. Na taką ilość płatków wystarczy alkoholu pół słoiczka i musimy odczekać. Najlepiej trzymać w ciepłym miejscu. Niestety potrzeba na to kilku godzin, dlatego warto przygotować sobie taki szelak wcześniej. Przygotowanym roztworem szelaku pokrywamy całe tło ikony. Najlepiej się to robi pędzlem nylonowym. Roztwór szelaku nie może być zbyt gęsty, żeby nie powstawały zacieki. Nie należy też wielokrotnie pracować w tym samym miejscu pędzlem, żeby nie ścierać poprzedniej warstwy. Jeśli niechcący gdzieś pędzlem najedziemy na przedstawienie, trzeba będzie w tym miejscu zeskrobać szelak, żeby potem nie osłabiać przyczepności warstwy malarskiej w tym miejscu. Warstwę szelaku trzeba nanosić kilkakrotnie, co najmniej 3 razy, żeby uzyskać, patrząc pod światło, naprawdę piękny połysk. Od tego właśnie zależy, czy nasza pozłota będzie błyszcząca. Po części oczywiście, bo również potem będzie ważne też odpowiednie wybranie czasu kładzenia płatków na mikstion. Tym niemniej teraz pracujemy również na ten efekt. Po położeniu co najmniej 3 warstw szelaku pod światło musimy sprawdzić, czy nie ma jeszcze jakichś miejsc zmatowień. Jeśli jakieś zauważymy, to trzeba jeszcze delikatnie szlakiem pokrycie, bo tak jak mówiliśmy, pozłota będzie tylko błyszcząca wtedy, kiedy pod obrazie będzie dobrze zagruntowane. I nadszedł moment, kiedy musimy pomikstionować już dobrze zaizolowaną ikonę. Jest pięknie równo błyszcząca powierzchnia. Nie ma zacieków, więc bierzemy mikstion. Mój jest 6-godzinny. I przecedziłam go do tego słoiczka, żeby nie było jakichś takich drobinek. Potrzebujemy też pędzla płaskiego, niezbyt szerokiego, żeby łatwo się nam nakładało bardzo cieniutką warstwą mikstion. Ja lubię zaczynać od górnego lewego rogu,
I trzeba zakładać w ten sposób, żeby jak najcieńszą warstwę mikstionu położyć. I musimy się starać, żeby nie najeżdżać na miejsca, gdzie już mikstion został położony. Ikonę pokrytą mikstionem musimy teraz odstawić w suche, czyste miejsce, żeby ochronić przed kurzem na 6 godzin.